Gmina Długołęka gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 31 wolontariuszy podczas całego dnia finału 32 edycji w Wośpu zbierało do puszek na płuca po pandemii. Tego dnia przed urzędem gminy nie zabrakło również symbolicznego światełka do nieba. Pod koniec listopada z inicjatywy pana wójta został zarejestrowany sztab przy Urzędzie Gminy Długołęka, sztab 7581. Po raz pierwszy przy Urzędzie Gminy po to, aby te 41 miejscowości, z których składa się Gmina Długołęka, zagrało razem z Jurkiem Owsiakiem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Odkąd Wośp istnieje, to my razem ze Wośpem. No popieramy tę inicjatywę, no naprawdę, łączy ludzi. No i gramy to i nie pamiętam od początku. A dlaczego pani wspiera tę inicjatywę? No wspieram, bo tak potrzeba i na poczcie pracowałam, to też od ludzi zbierałam jak się tylko dało. Co roku zawsze jakoś. W sztabie przy Urzędzie Gminy Długołęka do puszek zbierało 31 wolontariuszy. Dla niektórych z nich to dopiero początek przygody z Wośpem, ale są też tacy, którzy z orkiestrą grają od lat. Który raz w ogóle zbierasz? Jak było? Było fajnie i już drugi raz. I jak ci się podobało za pierwszym razem, jak teraz? Za pierwszym razem było fajnie i dzisiaj też fajnie. To doświadczenie ci się przydało z poprzedniego zbierania? Tak. W jednej dużo, a jedna była całkiem pełna. A mama jak ocenia starania? No bardzo jestem dumna z syna, że w taką inicjatywę się zechciał włączyć i pewnie oby jak najdłużej, najlepiej do końca świata. Sam zbierał? Sam zbierał, my tylko asystowaliśmy, także jego pełna zasługa. Jestem tak zmęczona, że już chcę iść do domu po prostu. Jak długo pani dzisiaj zbierała? Od 9. A który raz już pani zbierała? 20. 20. To jak na przestrzeni tych lat ten Wośp się zmieniał? No, zmienia się na coraz lepszy. Przede wszystkim jest coraz lepsza logistyka tego wszystkiego. Podczas finału Wośpu nie zabrakło również licytacji. Pan Konrad wylicytował złote serduszko za 11 tysięcy. Pierwsze złote serduszko w gminie Długołęka trafiło właśnie w ręce tutejszej firmy, to jest firma Drewnex. Bardzo się cieszymy, że możemy to serduszko kupić. Czekaliśmy na nie długo, nie ukrywam. Dawno chcieliśmy je kupić, a nie. Jak kupimy, to właśnie kupimy z gminy Długołęka. I mamy pierwsze złote serduszko od Długołęka z numerem 79. Za naszymi plecami się odbywa liczenie. Mamy pomieszczenia, w których możemy to przeprowadzić. I to przeprowadzamy. Na zewnątrz się dzieją koncerty w tej chwili i tam się coś dzieje. Wewnątrz urzędu również jest mnóstwo jeszcze atrakcji. Cały praktycznie dzień, ten piękny dzień 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Długołęka przebiega bardzo pomyślnie i bardzo fajnie. U nas od lat bardzo dużo się dzieje, w tym roku również. Mieliśmy bardzo dużo występów, dużo stoisk. Puszki nasze się zapełniały, bo wszyscy naprawdę przychodzili do nas bardzo chętnie i chcieli grać z nami w najpiękniejszej orkiestrze, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gramy, bo lubimy działać, stawiamy na to, żeby łączyć, a nie dzielić i to jest dla nas najważniejsze. I tak jak w tym roku zaprosiła nas również tutaj gmina Długołęka i urząd do wspólnego grania, to nie mieliśmy żadnych oporów, żeby się dołączyć, bo po prostu to kochamy, napędzamy się tym, staramy się, żeby te puszki zawsze były pełne i nasza atmosfera, myślę, że się udziela również tym, którzy nas odwiedzają, bo po prostu jest fantastycznie. Teraz czeka nas ogrom pracy, bo to wszystko trzeba rozliczyć, trzeba każdego wolontariusza osobno, każdą puszkę osobno, wszystko musi nam się zgadzać, ale dzięki pomocy i dzięki przyjaźni Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, który jest sąsiadem niemalże gminy Długołęka i pani dyrektor, która nam użyczyła maszyn do liczenia bilonu i do liczenia banknotów, w miarę to nam idzie. I z tego miejsca też bym chciał podziękować wszystkim osobom, które się zaangażowały do tego, żeby to zafunkcjonowało i żeby ten finał był takim pięknym finałem, jak wszystkie 31 poprzednich, dzisiaj 32, więc żeby wszystko było, jak to Jurek Owsiak powiada, żeby grać do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Echo 24, Oliwia Stasiak.